Maciek, co ci się stało z rękami? Generalnie strasznie spuchły. Spuchły mi ręce? No. Kurczę, no bo wiesz jak to jest, nie wiem. Chyba ten zgrupowanie w żywcu, co? To wszystko przez te zgrupowanie, przez te powietrze, przez te wysokie ciśnienie, wiesz? Napuchłem w stresie ogólnie. Nie wiem, bez kitu, no chyba ciężko przepracowaliście ten okres, co? No bardzo ciężko, bardzo ciężko. No to były naprawdę ciężkie 10 dni. No mówię, tylko trening, spanie, jedzenie, no i na nic nie mieliśmy czasu. Na basenik czasem poszliśmy się zrelaksować. No Paweł Kłak akurat zadbał o nas bardzo dobrze, że dostaliśmy naprawdę bardzo mocno w kości. No ale teraz widać, że wszystko prezentuje, kondycja jest, wytrzymało się. No teraz nabieranie oczka, sparingi i byle do gali we wrześniu, a potem szykować się na coś większego. No właśnie, no wyglądacie świetnie tutaj na sali. Powiedz, jak ty się w tej chwili czujesz? Jak to jest z tobą? Ty spełnia możliwości? Czy jeszcze czekacie? Jest jeszcze 2-3 tygodnie przed wami takich ciężkich treningów chyba, nie? Znaczy, no wiadomo, mam jeszcze niecałe 5 tygodni do gali, prawda? 19 września w Radomiu. Na pewno teraz zaczęliśmy sparingi. Wczoraj mieliśmy pierwszy sparing 6-rundowy. 3-4 tygodnie na pewno jeszcze sparingów nas czeka, w tym na pewno 2 tygodnie takich naprawdę mocnych treningów. I potem powolutku będziemy schodzili z tonu, nabierali świeżości oczka. No standardowo. Czyli przygotowanie takie jak zawsze, a jak twoja forma w tej chwili? Dobrze, dobrze. No mówię, ogólnie zrobiliśmy bardzo dużo siły, bo robiliśmy też się 2 miesiące równie z Pawłem Kłakiem, który rozłożył nam treningi naprawdę bardzo umiejętnie, bo nie czuję się nawet bardzo spięty. Czasami się czuję naprawdę jeszcze luźniejszy. No ta prawa ręka jeszcze jest bardziej kontrolowana, nie idzie z takiego luzu, jakby bez myśli. No ale mówię, no tutaj 2 miesiące siły robiliśmy, dolało to troszeczkę w kość. Ale jestem dobry, myśli, że przez te następne 4,5 tygodnia wszystko się unormuje. Coś już wiesz o rywalu? No tak, na pewno jeżeli będzie walka na Polsat Boxing, ten rywal nie może być zbyt mocny. Będzie na pewno 8-rundowa walka. No nalegam trenera może na Mańkuta, żeby zaboksować pierwszy raz z Mańkutem. Sparuję z Mańkutami za czas motorski. Dużo boksowałem z Mańkutami, wiem jak boksować z Mańkutami, ale chcę się w takiej poważnej, profesjonalnej walce zobaczyć, jak się zaprezentuje na tle Mańkuta. No Mańkut, to już coś sugerujesz. Muszę zahaczyć ten temat. Grzegorz Proksa. Trochę taki było nieczystej krwi w wywiadach. Znam ciebie, znam Grześka. Generalnie nigdy tego nie robiliście. Potrzebne wam jest to? To znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, ja od początku do końca wiem, czego chcę. Rok temu powiedziałem, że chciałbym walki z Grzegorzem Proksą, bo wiedziałem, że to jest, nie wiem teraz, że to jest na mnie duża szansa. Jest to szansa pokazania się na tyle dużo bardziej doświadczonego zawodnika. Zawodnika, który ma swoją markę w Europie i na pewno na świecie. Ja do tej walki chciałem dążyć i chcę dążyć. Czy chcę tego Grzegorza Proksa? Nie wiem. Myślę, że na niego ta walka też jest dużym ryzykiem, ale na pewno walka ze mną jest najbardziej pożądaną walką dla polskich kibiców, jeżeli chodzi o jego osobę, ponieważ no z kim, jak nie ze mną, chcieliby ludzie zobaczyć jego pojedynek. I to byłby pierwszy pojedynek jego w Polsce, a więc na niego byłaby też motywacja i dla mnie by to byłaby też duża motywacja do tego, żeby jakby wyważyć drzwi do jakiejś większej kariery przez to, że mógł wygrawać się z Grześkiem. No ja wiem, tak jak powiedziałem, znam ciebie, znam Grześka. Chodziło mi o to, że w wywiadach generalnie tak było ostro. Ja się ciebie pytam, czy to jest potrzebne. Ja myślę, że spokojnie, patrz, twoja fajna wypowiedź na ten temat i nie potrzeba, ty myślisz, że to jest taki marketing teraz, żeby, nie wiem, wbić się na ten Polsat Boxing Night? Wiesz co, nie, czy to media wymusiły? Bo to też jest tak, że media kreują, wiesz, przyjdzie ktoś z jakiegoś portalu, podpuści, dajesz się podpuścić, wiesz o co mi chodzi? Na pewno tak jest, ale też naprawdę, no, powiem ci tak, wkurzało mnie też pewne wypowiedzi Grześka, no mówię, ja na pewno, to Grzesiek może na walce z nami dyktować pewne warunki, prawda? Ale jeżeli ja rok temu wychodzę z propozycją, że chcę boksować z Grześkiem w kategorii średniej, a Grzesiek nie daje znać przez pół roku i twierdzi jeszcze, że mnie nie zna, ja rozumiem, zabolało generalnie. Znaczy może zabolało, nie tyle, daj mi dokończyć. A potem nagle ja mówię w mediach, bo to nie było, nie ukrywałem tego, że chcę zmienić kategorię wagową na super średnią, ponieważ sprawia mi problem robienie wagi do kategorii średniej. Dalej była cisza ze strony Grześka. Jak zmieniłem tę wagę, to nie było, co wcale tajemnicą, nie brałem jeszcze dodatkowych kilogramów, gdzie ważyłem już 85 kilo. No nagle Grzesiek powiedział, że mnie zna, że chce ze mną boksować, że jednak się zmieści ze mną, może się ze mną zmierzyć, chociaż niekoniecznie, no ale w kategorii 73,5 kg. I on jeszcze mówi w wywiadach, że jest infantywny.
No to mi się wydaje, że on po prostu nie wie, co znaczy to słowo i powinien zajrzeć do słownika języków obcych i zobaczyć, co to słowo oznacza, bo mówię, ja jestem ukierunkowany od początku do końca, mówię, że chcę walki z Grzesiem Proksą, a Grzesiek Proksa powiedział na początku, że mnie nie zna, a potem powiedział, że jednak może ze mną zaboksować i bardzo dużo też złych rzeczy powiedział na mój temat, a więc... Śmieszą mnie takie wypowiedzi. No ja mówię, mi nie jest potrzebna jakaś wojna medialna, jak chcę po prostu wejść do ringu, sprawdzić się. No jestem pewny, że wygnę tę walkę. No właśnie, no gale Polsat Boxing Night zawsze cieszyły się, żeby była trzecia edycja, taką dużą estymą wśród kibiców. Były dobre fight cardy, zacięte walki. Każdy z polskich zawodników chciał dostać się, krótko mówiąc, na fight card takiej gali. Myślisz, że jest szansa, żeby do tego pojedynku doszło? Bo były jakieś rozmowy w ogóle? To znaczy, żadnych konkretów jeszcze nie było. Na pewno będę się widział z działaczami Polsatu Sport, Polsatu, pewnie z panem Marianem Kmitą i rozmawiał na temat ewentualnych pojedynków. Mówię, nie było żadnych konkretów. To, co my chcemy, to, co ja chcę, to, co chcą zawodnicy, na to najczęściej odbiega tak naprawdę od szarej rzeczywistości, ponieważ wiadomo, co to jest polityka i... No ale wiesz, tutaj tak jak powiedziałeś, no kibice oczekują tej walki, naprawdę. Chcieliby to zobaczyć. Ja też to oczekuję tej walki, ale ja mówię, no ja mówię, że chcę, chciałbym, mówię to kibicom, że chcę tej walki, chcę się zweryfikować, chcę się sprawdzić na tle mocnego Proksy, ale myślę, że już wypalonego powoli Proksy, ale mówię, ja chcę, a co będzie, to zobaczymy. No mówię, ja mogę wymagać tego, żeby była ta walka, domagać się tej walki, no ale wiadomo, jako zawodnicy mam w pewien sposób ręce związane. No tak, decydują zazwyczaj inni. W takim razie no, do zobaczenia 19. No i świetlnej przyszłości na gali Polsat Boxing Night. Miejmy nadzieję, że wystąpię po raz drugi na gali Polsat Boxing Night, no bo ono rok temu... No jest to wyróżnienie, jakby nie było. Kurczę, no jest na pewno wyróżnienie, jest to fajne, coś niesamowitego. No jak oglądałem rok temu pierwszy raz Andrzeja Goty na żywo, to aż mi ciarki przychodziły, bo oglądałem za dzieciaka walki Andrzeja Goty, zawsze wstawałem na walki, jak miałem te kurczę 10-9 lat z ojcem, a więc chciałbym teraz zaboksować na gali, gdzie stoczył walkę Tomek Adamek, jeden z najlepszych polskich zawodowców w ogóle, jakikolwiek był, dwukrotny mistrz świata, więc to też będzie dla mnie jakiekolwiek wyróżnienie i chęć pokazania się z jak najlepszej strony.